Siema, witamy w kolejnym odcinku shortów treningowych. Być może widzicie takie śmieszne tarcze za nami, to dzisiaj wam o nich opowiemy. Let's go! Dzisiaj trenowaliśmy, słuchajcie, właśnie coś takiego nietypowego. Chcemy wam to pokazać, możecie sobie sprawdzić też samemu, a mianowicie takie właśnie pocięte tarcze. One występują czasami na zawodach, nie? Tak. A po co? Żeby było ciekawiej, trudniej. No. No i wiecie, to też trzeba umieć strzelać, bo one po prostu na przykład mają powycinane alfy i teraz, żeby wiedzieć, jak do nich dobrze strzelać, to warto sobie najpierw sprawdzić, jaki mamy rozrzut na tarczach, taki standardowy. I żeby to zrobić, stosuje się tak zwany bill drill, który wam teraz zademonstruje Cichy. Pokaż to. Bill drill. Dobycie 6 strzałów w tarczy gminy PSC. W tym przypadku na dystansie 8 metrów. Dobieramy to sobie tak, jak najczęściej strzelamy, żeby to miało największy sens, nie? Dokładnie. Gotowy? Uwaga! Skończyłeś rozady po prostu. Nie, dobra, poproszę, dobra. Chodźmy, zobaczmy, jak to wygląda na tarczy w takim razie. I mamy tutaj grupę celów, głównie przy alfie, w tym kółeczku. Jeden był, co prawda, na dosyć dużym rozrzucie, ale to akurat mogłem po prostu źle strzelić pierwszy strzał. W każdym razie, tego odrzucamy i tutaj głównie mamy naszą grupę celów. Bierzemy sobie kółeczko z tarczy i sprawdzamy, czy się mieścimy. Jeżeli mieścimy się, zakrywając wszystkie nasze przestrzeliny, no to wycinamy mniejsze. Dobra, i patrz, jaki szpaner, tylko czarne pole mu zostało. Wyciąłem delikatnie za mało, tak powiedzmy po połówce brakuje, ale nieznacznie więcej. No, nieznacznie więcej, bo robię to troszeczkę na szybko. Ale chodzi o to, że to jest moja grupa skupienia i będę szukał później w jak największej grupy na tych dziwnych, ściętych tarczach. Zobaczmy. Zobaczcie. I w tym przypadku, jeżeli szukałbym sobie od samej góry, powiedzmy, strzelał w górę alf, to wychodzi nam trochę na strefę Charlie i również z lewej strony wychodzi nam przy linii na strefę Charlie. W takim przypadku nie będę strzelał tutaj, tylko będę strzelał tak, żeby objąć całą alfę i myślę, że tutaj jest jej najwięcej. Jednocześnie też będę unikał tego, żeby dać moją grupę celów w tą stronę, bo wtedy jest szansa, że spudłuję, więc nie celuję w samą prawą stronę alfy, tylko bardziej w jej środek, tak żeby mój rozrzut przeniósł się na całą alfę. Na większym kółku jest troszeczkę inaczej, bo tutaj już nie jest się w stanie zmieścić tylko w alfie, więc znowu będę szukał najwięcej pola alfa. Tutaj zahaczam już o deltę, zobaczcie, więc też nie chcę go tutaj ustawiać. Szukam. I tutaj mam zdecydowanie więcej pola alfa i już prawie nie zahaczam o deltę. Jestem przy linii, ale dalej bezpiecznie. Tutaj nie ma co szukać. Czyli generalnie przy większym kółeczku strzelam sobie w sam środeczek i liczę, że mój rozrzut trafi tutaj. Pamiętajcie, że gdy zrobicie tego bill drilla i wyznaczycie swój rozrzut, robicie to na konkretnej odległości. Tu akurat Cichy robił to na 8 metrach i wyszło mu ten rozrzut specyficzny dla niego, tak? Ale dla różnych zawodników będzie to różny rozrzut, ale też na różnych odległościach, kiedy będziecie strzelali, ten wasz rozrzut będzie oczywiście różny, tak? Na 8 metrach będzie on większy, na 4 metrach będzie 2 razy mniejszy. I teraz, jeżeli będziecie na przykład rozrzut wynosi, umówmy się, tyle, strzelacie tarczę, powiedzmy, z tych 80 metrów, czyli celujecie z grubsza w Charlie, żeby wasze strzały wszystkie były w tarczy. Ale na przykład już będziecie strzelać z 4 metrów, to wasz rozrzut będzie mniejszy. I już niekoniecznie musicie strzelać sobie w środek Charlie, tylko na przykład w linię między alfa Charlie, też po to, żeby na tej bliższej odległości wszystkie cele, wszystkie wasze strzały wylądowały jak najbliżej alfy.
Tak, no z bliska to generalnie wszystko jedno, tak? Bo z przyłożenia to się strzela i zazwyczaj są dwie alfy. Ale to ma znaczenie, jak strzelamy z daleka i głównie po to, żeby nie mieć misów, tylko maksymalizować zbieranie A i C. No i to, żeśmy sobie dzisiaj ćwiczyli, przy okazji jakieś tam eksperymenty z hitfaktorami. W każdym razie polecamy Wam na pewno build drilla, obczajenie swojego z takiego standardowego rozrzutu, no i próba potem zastosowania go do normalnych torów i tarcz. Tak. I co jakiś czas monitorujcie sobie ten Wasz rozrzut, jak się zmienia wraz z Waszymi treningami. No. Oczywiście na lepiej. To w takim razie na dzisiaj tyle. Zobaczymy, czy było short, czy nie. Pozdro i do następnego.